Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Doom 3. Jesteśmy w punkcie trzecim. Za chwilę udamy się do jaskiń. Jaskinie rejon 1. Jedziemy windą. To chyba już wszyscy. Ta beczka mi przeszkadza. Dystrybucja zasilania zamknięta, czyli musimy iść tymi schodami. Nasze główne zadanie to zniszczyć wrota piekieł. Za amunicja do BFG. Przeładuję sobie broń. Pancerz był. Mamy amunicję do BFG. Dostęp administratora. Kanał komunikacji awaryjnej. Oznaczona jako pilna prośba do
ochronę od administratora. Nie widzę za bardzo, nie mogę doczytać. Tutaj jest przejście zawalone, czyli tu. Nie poszło nam to najlepiej, kurczę. Muszę się wrócić. Tam gdzieś był stacja medyczna. Kostka dusz się naładowała. Gdzieś tu była stacja medyczna. Jest tutaj. 62 punkty. Tu nic nie ma. Że demony zabite. Kolejna stacja medyczna. Uruchom dźwig serwisowy, by dostać się na niższe poziomy jaskiń. Może to zadziała. A, zadziałało.
Teraz muszę chyba tam przeskoczyć. Nie udało się za pierwszym razem, aż teraz za drugim. Odblokuj sterowanie windą towarową. Odblokowane. Tu mamy jakiś magazyn. Jest kolejna amunicja do PFG. Jest winda. Dziennik transferu ładunków. Tutaj to chyba wszystko. Ruszamy dalej. Okej. Włączono pomost konserwacyjny. Że pomost konserwacyjny przyjechał. Problem w tym, że my mamy tylko 6 punktów życia. Kurczę. Nie, ruszamy w dół. Zobaczymy, może damy jakoś radę. Powiem wam, że będzie ciekawe z tymi punktami życia. A, ja mam kostkę dusz. Ciągle o niej zapominam. To jest właśnie problem.
Dobrze, udało się. Możemy sobie tutaj na dole trochę przeszukać. Jest pancerz. Tu jest to. Musicie bardzo szybko tutaj. Tutaj do góry respi się demon. Musicie go bardzo szybko zabić. Jeżeli tego nie zrobicie, on przyzywa inne demony. Dobrze, jesteśmy na górze. I teraz mamy dalej iść. Jesteśmy na poziomie pierwszym, jedziemy na poziom drugi. Potrzebujemy karty dostępu. Znajdź kartę bezpieczeństwa, aby dostać się na teren wykopalisk. Jest drabina, chyba musimy udać się do góry. Tu się otwierają takie pomosty, trzeba... No, miało być jakoś tak. Boże, jakoś się udało. Ale nawet chyba jeszcze nie. No, jakoś się udało dziwnym fartem.
Musicie tam poskakać po tych platformach. Rozłożyliśmy drabinę. Dobra, tu jest amunicja. Tutaj też jest amunicja. O, jest jakiś człowiek. Co tutaj robisz? Narobisz zamieszania i oni przyjdą. Wynoś się stąd. Weź kartę. Umożliwi ci wyjście na powierzchnię. Dobrze, mamy kartę dostępu. Możemy wracać do góry. Jeszcze kawałek. Demony zabite, ruszamy. Możemy okna otworzyć. Mamy pad. Robert. Tutaj jest napisane, że żeby naprawić generatory. A w drugim. A tu piszą, że kogoś przydzielili do naprawy generatorów. Odsłuchamy sobie ten dziennik audio. Raport audio dotyczący niebezpiecznych warunków roboty w jaskiniach pod Deltą. Mówi Bob Cody. Dziś jest 18 października 2145 rok. Moja załoga zgodnie z poleceniami przez kilka ostatnich dni montowała nowe przewody generatorów. Nie możemy skończyć pracy. Przerywamy ją jutro. Dla tej roboty nie warto umierać. Zabierzemy nasz sprzęt i wytargamy co tylko się da. Nazywamy ich wyjcami, bo tak zaczynają.
Najpierw jest wycie, przechodzi we wrzask, potem trzęsie się ziemia. O, Mars drży, wszystko spada. Nie da się chodzić po klatkach, a praca z wysokim napięciem byłaby głupotą. Te hałasy wystraszyły niektórych chłopaków i nie mam im tego za złe. W tym, co słyszeliśmy, nie ma nic naturalnego. Jeśli ktoś sprawdzi, co wywołuje wyjce, przekonam załogę, żeby skończyła robotę. Do tego czasu od jutra będziemy gotowi na przyjęcie nowego zlecenia. Ruszamy dalej. Jest jakaś drewna. Amunicja. BFG. Pancerz. Kurczę, mam nadzieję, że to się nie zawali. Co to było? Wychodzimy, pójdziemy sobie tu po tej drabinie. Mam pancerz, amunicję do BFG. Było tu gdzieś apteczki? Nie. Ale pozbieramy ten pancerz. Dobrze, ruszamy do przodu. Coś mam dzisiaj pecha w nagrywaniu.
No, jak zwykle. No cóż, nie poszło nam mi tak, jak chciałem. Tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.